Kochani, kolejny filmik w sprawie martwienia się. Martwienie jest to życie w wyobrażeniu nieszczęścia. Jest to fantazjowanie o tym, jakie nieszczęście może się wydarzyć, jaka tragedia może się wydarzyć, jaki dramat może się rozwinąć. I to jest fantazjowanie, czyli martwienie się, to nie jest realne nieszczęście, jest to tylko życie w wyobrażonej tragedii lub jakiejś niedogodności. Na przykład, że wyrzucili z pracy, że nie ma pieniędzy, że człowiek mieszka pod mostem. Nie będę wymieniał całej litanii, ale każdy z Was na pewno to zna. I teraz takie martwienie się powoduje u człowieka, że dany człowiek, który się martwi, nie dość, że wydziela adrenalinkę, nie dość, że wydziela jakieś inne hormony stresu, to jeszcze on chodzi smutny. A jak chodzi smutny, to z wyrazem, który się nazywa nos na kwintę, powoduje, że przywołuje do siebie pewną część niedogodności polegającą na tym, że rzeczywiście nie jest powszechnie lubiany, bo nikt nie lubi żadnego smutasa, który opowiada tylko o nieszczęściach. Przeciwieństwem smutasa opowiadającego o nieszczęściach może być wesołek, czyli radosny człowiek, który wszędzie widzi coś fajnego, wszędzie dotyka powody do tego, żeby wszędzie dostrzega powody do tego, żeby być szczęśliwym, wszędzie widzi wskazówki, które mu pokazują, że może się cieszyć, może się radować życiem. I taki człowiek nie dość, że wydziela pozytywnie działające na człowieka hormony, między innymi tam jakąś oksytocynę, no i kilka takich innych fajnych, to jeszcze chodzi z uśmiechem na pysku, a to powoduje, że inni do niego lgną. I dlatego, kochani, jedno i drugie jest tylko wyobrażeniem. Natomiast czy ty chcesz grać smutasa, czy ty chcesz grać wesołka, to zależy tylko i wyłącznie od siebie. Bo możesz zacząć od jakiejś takiej łagodniejszej formy, czyli na przykład lekko zmartwionego lub trochę zadowolonego z życia człowieka. Życzę ci, żebyś wybrał z tej palety między depresją a euforią, żebyś wybrał dla siebie to miejsce, w którym się będziesz czuł dobrze i inni z tobą też.